2023 w gminie Międzychrzec Podlaski. Wszystkie szkoły i przedszkola na terenie gminy Międzychrzec Podlaski w dniu dzisiejszym rozpoczęły nowy rok. Spotykamy się w szkole, publicznej szkole podstawowej w Trzebicy, aby wspólnie rozpocząć nowy rok szkolny. Znajdujemy się w tym miejscu nie bez przypadku. Mianowicie w tym roku również oświata gminna została doceniona samorządowym liderem edukacji. To oznacza, że szkoły na terenie gminy Międzychrzec Podlaski i polityka szkolna gminy Międzychrzec Podlaski jest spójna, nastawiona na rozwój ucznia, wspierająca nauczycieli i budująca wspólnotę edukacyjną na terenie całej gminy. Jednym z akcentów bardzo miłych wręczenia lidera edukacji samorządowego, lidera edukacji, było również docenienie placówek z terenu gminy Międzychrzec Podlaski w kształtowaniu pozytywnego obrazu nastawionego na jakość edukacyjną. I takie wyróżnienie otrzymała publiczna szkoła podstawowa w Krzywicy. Gratuluję. Gratuluję panu dyrektorowi, gratuluję wszystkim nauczycielom pracującym w tej szkole. Gratuluję rodzicom, gratuluję uczniom, że takie wysokie wyróżnienie w Polsce otrzymuje ta właśnie nasza szkoła. Jeszcze raz gorące gratulacje. Ważniejszego zabezpieczenia tych czasów tym, że na naszej gminie, na terenie naszej gminy jest gospodarz na ciężkie czasy. I za to tej gminie dziękujemy. I po tych jego pięknych słowach i zapewnieniach jestem pewien, że tak będzie, jak mówił. I miejmy to satysfakcję, że ten człowiek nami w tych trudnych czasach rządzi. Chciałbym nawiązać, dzieciaki kochane, do naszych korzeni, bo wywodzimy się z tej ziemi, z chłopstwa, że doszliśmy do czasów, w których nie mamy się czego wstydzić. My jeszcze, myślę, z panem wójtem pamiętamy, kiedy mówili nam mieszczupy, wsiochy, jakie te warunki były, jak się zajeżdżało do szkoły w Jedynce, w Międzyrzecu, a co ja miałem w Dujscu, gdzie w białej takiej miednicy myliśmy się na korytarzu, kubełki i tak dalej, no. Historia. To, co mamy na tej gminie właśnie, co pan wójt wraz z radnymi kolegami dokonał, no jest to niesamowita praca właśnie w to. I to jest kierunek piękny, bo nieraz zarzuca się, mówiło się, o wójt, nauczyciel tylko dba o szkołę. A o co my mamy dbać, jak nie o dzieciaki, o naszą edukację? Ja sam wiem teraz troszkę, jak za granicą jestem, jak to jest ważne, naprawdę. Języki, podejście do człowieka, styl życia taki, no. To jest ogromna wiedza, którą wy właśnie, nauczyciele, przekazujecie. A zwłaszcza chyba największa radość z tego, że wywodzimy się z chłopstwa i nie mamy się czego wstydzić. I mamy wielkiego przodka, który był trzykrotnie premierem, skończył tylko 4 klasy, sam się uczył. Wspaniałym człowiekiem, niesamowitym człowiekiem Witos był. Powinien być dla nas takim wskaźnikiem życia.
Jego wnuk zapytał się kiedyś: dziadku, jak ja mam żyć? Może to się państwu dyrektorom, nauczycielom trochę, że ja was już uczę, nie spodoba, ale on powiedział takie piękne słowa. Prawdę mówić, prawdę się kierować, prawdy żądać i prawdy dochodzić. I tego, moje kochane maluchy i starszaki, życzę wam. A u smaczką, które kończą, mam też taki smaczek, w naszych szkołach też jest super. Zapraszamy was na przyszły rok, zdajcie te wszystkie swoje egzaminy. No oczywiście pan wójt, tu widzę, poszedł w taką prorodzinną edukację, bo patrzę, już tylko jeden rodzynek został, u nas jest, powiecie, całkiem inaczej. Same panie dyrektorki, nie wiem, panie dyrektorze, jak pan się odnajdzie w tym wszystkim, ale kobiety zmienne sobie, no ciężko, nie? Ale mam nadzieję, że ta wiara wójta właśnie i naszej gminnej edukacji w to, że kobieta zrobi to najlepiej, a myślę, że taka jest prawda. Życzę wam z całego serca wszystkiego dobrego, spokoju, miłości w domu i przede wszystkim takiej radości z życia. Mimo że jest trudno, warto się śmiać do siebie, warto się kochać. Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie wójcie. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dzieciaki, trzymam za was kciuki. Minęły wakacje u was? No ja nigdzie nie jechałam. Ja tylko zostałam w domu, chodziłam na plac zabaw z przyjaciółkami, z kolegami. Też nigdzie nie jechałam, nie. Jakie przedmioty w czwartej klasie, na które czekasz, a które być może nie bardzo czekasz? No ja nie wiem. Jeszcze nie wiesz, jakie przedmioty będą? Nie wiem. Nie wiesz, okej. Ja czekam na angielski, bo bardzo dobrze mi poszło, ale wydaje mi się, że historia to tak jakoś mi za bardzo dobrze nie pójdzie. Dobrze, dziewczyny, trzymamy za was kciuki. Udanego nowego roku szkolnego. Wakacje minęły, jak spędziliście te wakacje? No, nawet spoko. Ja byłem nad morzem, byłem we Francji, w Paryżu. Przez Belgię jechałem, przez Niemcy. No, nawet spoko, tylko szybko minęły coś. A jak twoje wakacje? No, też dobrze, ale też szybko minęły. Byłem w Okunince i w Santago. Chciało się wracać do szkoły? Nie. Szczerze nie. Nie chciało. Julek, jak był u ciebie? U mnie to samo. Nie chciało się razem do szkoły. No. Szybko minęło coś. Szybko minęło. No ale ta szkoła się rozpoczęła. Przygotowanie jakoś do tej szkoły? Wyprawka jest? Plecak? Zeszyty? Jest, jest. Nowe wszystko. Książki? Jest, wszystko. To jaki przedmiot w czwartej klasie może być najciekawszy bądź najtrudniejszy? Myślę, że może być polski, bo ja miałam problemy z ortografią. Zawsze. Na przedmiot czekam matematyka. A nie czekam na też polski. Polski jest najgorszy.